Cześć, witajcie. Zbliża się powoli patch 9.15 i z tej okazji mam dla Was mały konkursik. Do wygrania będzie 30 dni premium oraz radziecki czołg premium 4 tieru T28, ten z mocniejszym działem i slot w garażu. I jakie są zasady konkursu? Zasady są proste. Musicie odpowiedzieć na 3 pytania związane ze zmianami parametrów czołgów, które ja sobie wybrałem ze zmianami tych czołgów w patchu 9.15, udzielić poprawnie odpowiedzi na te 3 pytania w komentarzu pod tym filmem. Możecie napisać jeden komentarz i później losowo wybiorę sobie osobę, która udzieliła taki komentarz. I jeżeli te odpowiedzi wszystkie na te pytania były prawidłowe, to z tą osobą będę chciał się skontaktować w grze World of Tanks, aby oczywiście przekazać jej nagrodę. A jakie to są pytania? Pierwsze pytanie dotyczy zmian w tym oto pojeździe, czyli czołgu premium japońskim. Nie mogłem sobie darować, żeby nie zadać pytania związanego z czołgiem STA-2. Mianowicie, ile będzie wynosić penetracja tego czołgu w patchu 9.15? Poprosiłbym o udzielenie odpowiedzi na to pytanie. Kolejne pytanie będzie dotyczyło również czołgu, który jest mało popularny, który również posiadam. Jest to T-95E2. Prosiłbym Was o podanie również w tym samym komentarzu, ile będzie wynosił zasięg widzenia tego pojazdu w patchu 9.15. I ostatnie pytanie będzie dotyczyło również mało popularnego pojazdu. Jest to niszczyciel amerykański Scorpion, którego ja osobiście bardzo lubię. I tutaj proszę słuchać uważnie. O ile zmieni się czas tego celowania w patchu 9.15. Proszę o udzielenie wszystkich poprawnych odpowiedzi właśnie w komentarzu, w jednym komentarzu pod tym filmem i losowo wybiorę osobę. Jeżeli ta osoba udzieli poprawnych odpowiedzi na wszystkie 3 pytania, wtedy dostanie tą nagrodę. Jeżeli będzie jakaś odpowiedź błędna, wtedy będę losował dalej, aż wylosuję osobę, która odpowiedziała poprawnie na wszystkie 3 pytania. Na udzielanie poprawnych odpowiedzi macie troszkę powyżej tygodnia od daty opublikowania tego filmu, czyli losowanie nastąpi przeze mnie w sobotę 21 maja. Losowanie oczywiście nagram i wrzucę na YouTube, żeby osoba, która wygrała, mogła się ze mną skontaktować. Powodzenia!